Dzień dobry. Klasa trzecia, ćwiczenie 21. Wydaje się, że to jest najtrudniejsze ćwiczenie w klasie trzeciej, jak do tej pory, ze względu na to, że ma najdłuższe pytanie chyba i składa się z dwóch czasowników. Tutaj jest bardzo ważna uwaga w podręczniku napisana. Po niższych pytaniach i odpowiedziach odmianie podlega czasownik take, który jest tu głównym czasownikiem. Wyrażenia dodajemy po słowie to i czasownik w tym przypadku jest zawsze w formie do i nie podlega odmianie. Tak? Czyli te wyrażenia, które dodajemy po słowie to nie podlega odmianie. Więc z tym jest związana krótka teoria gramatyczna, mianowicie, kiedy mamy połączenia dwóch czasowników, w języku angielskim, możemy je ze sobą połączyć na kilka sposobów. I dwa najpopularniejsze sposoby to jest połączenie przez bezokolicznik, czyli przez to, oraz połączenie przez ing, przez końcówkę ing. Na przykład. Jeżeli chcę powiedzieć, że ja chcę pójść. Dwa czasowniki. Chcę pójść po polsku. Drugi czasownik jest w bezokoliczniku. Pójść. Ja chcę pójść. Ja chcę iść. Albo ja chcę to zrobić. Ja chcę ugotować, zjeść. Coś takiego. Tak? Więc po polsku drugi czasownik jest w bezokoliczniku. I podobnie jest w języku angielskim. I want to go. I want to do. To go, to do, to be. To jest bezokolicznik. Tak? W podręczniku na samym końcu podaję teorię, że są cztery bezokoliczniki w języku angielskim, ale to jest potrzebne do bardziej zaawansowanej gramatyki. Tak? Podstawy. Połączenie przez ten prosty bezokolicznik. I tutaj również to połączenie występuje, czyli to słówko tu przed drugim czasownikiem jest tutaj istotne. Połączenie przez ing, na przykład I like cycling. Lubię jeździć na rowerze. I like. Like, lubię. Po polsku jeździć na rowerze. Jeździć również jest w bezokoliczniku po polsku, natomiast po angielsku tutaj mamy drugi czasownik z końcówką ing. I like cycling, I like swimming. Okay? I takich połączeń czasownikowych trochę jest i trzeba się kiedyś tego również będzie nauczyć, które czasowniki łączą się z drugim w jaki sposób, czy przez bezokolicznik, czyli połączenie przez to, a które przez ing. Jak również mamy kilka czasowników, które nie potrzebują ani to, ani inga. Okay? I tu mamy tak. Let, pozwolić. Tak? Na przykład I will let you do it. Pozwolę ci to zrobić. Po polsku pozwolę. Zrobić. Również jest bezokolicznik. Po angielsku w tym wypadku nie ma to. I will let you, tobie, do it. Samo do. Let me go. Pozwól mi iść. Tak? Let me go. I will let you go. Drugi czasownik, który w ten sposób występuje, jest make. Make somebody do something, czyli sprawić, aby ktoś coś zrobił. Make somebody do something. Tak? I will make him do it, czyli sprawię, aby on to zrobił. Po polsku mamy dość skomplikowane zdanie. Po angielsku jest proste wyrażenie make somebody do something. Tak? Pod do podstawiamy oczywiście inny czasownik, który akurat chcemy. Okay. Więc tak. How long does it
usually take you to do it. Tak? Czyli głównym czasownikiem jest take, który podlega tutaj odmianie. Podmiotem jest it, nie you. To jest ważne. You nie jest tutaj podmiotem, tak jak we wszystkich tych innych pytaniach. Podmiotem jest it. Tak? Czyli jak wrócić do ćwiczenia drugiego w klasie pierwszej, do wzorca, to mamy does it do, it doesn't do, it does. W ćwiczeniu trzecim podstawiamy czasownik nieregularny take i mamy does it take, it doesn't take, it takes. Okay? Więc to występuje tutaj. How long does it usually take? W odpowiedzi it usually takes. It takes, czyli does it take? W odpowiedzi it takes. Okay? I podobnie w jedynce i trójce. Did it take? Did it take? W odpowiedzi it took. Tak? How long did it take you to do it last time? It took me about 5 minutes to do it last time. Tak? Czyli tutaj rdzeniem tego zdania jest odmiana czasownika take. Tak? Czyli można wrócić do stosów z klasy pierwszej, czyli ćwiczenie drugie i trzecie, żeby bardziej to zrozumieć, że to jest rozbudowane tutaj z rdzeniem, z czasownikiem take i z podmiotem it, tak? W trójce tak samo. Will it take? It will take. Tak? How long will it take you to do it next time? It will take me about 5 minutes to do it next time. Tak? Usually w pytaniu w dwójce oczywiście nie jest potrzebne. Tak samo about 5 minutes, about też nie jest tutaj potrzebne. Możemy być bardziej precyzyjni, tak? Czyli to są to jest do zmiany. Okay. You, co robi tutaj you? You nie jest w tym wypadku ty, tylko tobie. How long does it usually take you? Jak długo to zwykle zabiera, tutaj take jako zabiera czas wziąć. Więc używamy take w tym wypadku, zabiera tobie. Więc jeżeli podstawić inne osoby, to będzie how long does it usually take her? Jak długo to zwykle zabiera jej? How long did it take him? Jak długo to zabrało jemu? How long will it take us? Jak długo to zabierze nam? How long does it usually take them? Jak długo to zwykle zabiera im? Tak? Tutaj mamy długie pytania i długie odpowiedzi. Natomiast, jeżeli w rozmowie wiadomo, jaki jest kontekst. Na przykład, rozmawiamy o tym, że jutro rano będę piec jakieś ciasto. Okay? No i trzeba ustalić pewne godziny, czy potem trzeba się spotkać, kiedy możemy się spotkać i tak dalej. Więc pytanie możemy zadać: How long will it take you? Jak długo to ci zabierze? How long will it take you? Tak? Bardzo popularne pytanie. How long will it take you? Jak długo ci to zabierze? Jak długo ci to zajmie? Zabierze czasu. Czyli jak długo ci to zajmie? How long will it take you? Gdzie it w tym wypadku będzie wskazywało na czynność, która jest omawiana, czyli na przykład pieczenie ciasta. Czyli powiem: Tomorrow morning I will be baking a cake. Pytanie: How long will it take you? Jak długo ci to zajmie? Gdzie to jest właśnie tym pieczeniem ciasta? How long will it take you? Tak? Okay. Albo na przykład, że wczoraj
Wczoraj co robiłem? Pisałem, albo tak, pisałem list. Tak? I wrote a letter yesterday, albo I was writing a letter yesterday afternoon. How long did it take you? Jak długo ci to zabrało? Jak długo ci to zajęło? Okay. Więc to rozmowa, natomiast w ćwiczeniu tutaj trzeba poćwiczyć pełne pytanie i pełną odpowiedź w ramach ćwiczenia. Im więcej ruszania szczęki, tym łatwiej później w rozmowie. Okay. Słownictwo. Większość z tych słówek już wcześniej omawiałem. Tutaj może zwrócę uwagę na czasownik pyk, wybierać. Ci Polacy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii w magazynach na stanowisku order picker, często mówią pikować. Ale to nie jest pik, bo pik to jest szczyt. Albo szczytować. To jest pik. Tutaj mamy pyk. Pyk. Pisze się przez i, ale czyta się y. Pyk. Tak? Czyli Polacy pracujący w magazynie mówią, że pikują, czyli szczytują. Ma być pyk. Nie pik, nie order pik, tylko order pyk. Order picker. What's your job? Jaka jest twoja praca? I'm an order picker in a warehouse. Tak? Czyli pracuję przy komplementacji zamówień w magazynie. Pick flowers. Pick something. Tak? Czyli jeżeli ktoś podaje na przykład jakieś różne rzeczy, mówię, ok, pick something. Wybierz sobie coś. Czyli wybieranie czegoś. To jest pick. Okay. Pick flowers. Tak? To nie jest ścinanie kwiatów. To jest wybieranie. Wchodzisz, czy jesteś na łące i pick flowers, wybierasz sobie jakieś kwiaty. Czy jesteś w kwiaciarni i wybierasz sobie jakieś kwiaty, pick flowers, albo masz tacę na przykład z jakimiś tam, nie wiem, ciastkami, słodyczami i tak dalej. Pick something, wybierz sobie coś. Okay? Okay. No dobrze. Więc, how long does it usually take you to do it? Jak długo zwykle zajmuje ci, aby to zrobić? I tak to. To do. I tu często na polski tłumaczymy jako aby. Może być, jak długo zwykle zajmuje ci zrobienie tego. Albo aby to zrobić. Tak? I tu po angielsku jest to. Okej, okay. Myślę, że to wystarczy do tego ćwiczenia. Dziękuję.